Dzień dobry. Drodzy Państwo, kolejny dzień obrad w ramach pierwszego posiedzenia nowego Sejmu. Zachęcam do tego, żeby poważnie potraktować wniosek formalny pana posła, przegłosować go, a następnie udzielę panu głosu. Dobrze? Pan jeszcze 30 sekund, panie pośle, zanim wyłączę panu mikrofon. Na drogach dojazdowych do granicy i na samej granicy z przedstawicielami rządu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Przypomnę państwu, jeżeli ktoś z państwa się zagubił, otóż głosujemy wniosek o przerwę w obradach, o zarządzenie przerwy w obradach. W tej sytuacji ogłaszam przerwę w obradach zgodnie z wnioskiem pana posła Stefana Krajewskiego. Minuta przerwy. Panie ministrze, panie pośle, czym mogę panu służyć? Panie pośle Suski, teraz jest przerwa, rozmawiamy, to miłe. Wznawiam obrady. Drodzy państwo, to nie ja, ale to wy przed obliczem milionów Polek i Polaków dzisiaj pokazujecie, jak wygląda parlamentaryzm. Za chwilę, panie pośle. Staram się w jakiś sposób sprawny zarządzić też ruchem z państwa strony członków Rady Ministrów i dopuścić do głosu również przedstawicieli Izby, którzy ministrami nie są. Przepraszam bardzo, pan minister wypowiadał się jako poseł, a ja nie będę tutaj wnikał w to, z jaką tożsamością, czy jaką część tożsamości uruchamia któryś z państwa, wchodząc na mównicę. Wielce szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo. Ja myślę, że warto też zacząć od podkreślenia czegoś, co jest też istotne. Od zwrócenia uwagi, że pan marszałek jednak przyniósł do tej Izby, przyniósł pan kulturę. I to jest bardzo dobra rzecz, która wymaga odnotowania. Tak, tak, ale wniosek o przerwę to był wniosek o przerwę, a w tej chwili mamy wniosek o przejście do porządku dziennego. No, wniosek o przerwę był, dlatego kolejne wnioski o przerwę są bezprzedmiotowe. Przepraszam bardzo, przepraszam państwa, to moja wina. Było, nosiłoby cechy obstrukcji parlamentarnej, a niczego więcej. Chyba, że chce pan zgłaszać wniosek o przerwę z powodu chęci złożenia wniosku o przerwę. Czy minister będzie mówił na temat, czy też nie? To jest po prostu cenzura. W PRL-u była cenzura prewencyjna, teraz wraca PRL. Panie pośle Suski, dyskutuje pan z czymś, co nie istnieje, bo jasno i wyraźnie. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bartłomieja Peja. Przepraszam, właśnie nie wiedziałem, czy pan poseł się deklinuje. Zaraz, chwila. Był wniosek formalny, był sprzeciw do wniosku formalnego. Głosujemy wniosek formalny. Wniosek formalny dotyczy przerwy, a nie dotyczy naszego stanowiska do kwestii, które wyrażane było przez państwa posłów. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ten projekt pana marszałka Hołowni, by oświadczenia miały 3 minuty, jest zupełnie nową w ciągu ostatnich 30 lat koncepcją. Panie marszałku, pan idzie za daleko, może pan to ograniczy do 30 sekund. Panie pośle, nie mam takiego zamiaru, ale jeżeli nie zmieści się pan w 3 minutach... To jest po prostu skandal. Z przyjemnością doliczę panu 2 minuty. Ja przypominam artykuł 185 regulaminu Sejmu, który mówi, iż oświadczenia poselskie nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, co zostawia mi pole do interpretacji i stwierdzenia, że dzisiaj będą trwały minut 3. Wy się zgadzacie na to, by Polska została pozbawiona niepodległości. To jest zdrada stanu. Dziękuję. Szeregowy pośle Kaczyński, tymi słowami zwracałam się z mównicy sejmowej przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji. Teraz za to odpowiedzą. Jak sami zwykli mówić, im się to po prostu należy.
ten Sejm będę, jeżeli mogę tak powiedzieć kolokwialnie, trzymał otwarty aż do momentu, kiedy wyjdzie z niego rząd. Poza tym, jak Państwu już mówiłem, wpłynęły różne projekty ustaw. Wpłynął projekt Lewicy, dwa projekty Lewicy dotyczące prawa aborcyjnego. Jeden depenalizacyjny, drugi nieco szerszy. Są dwa projekty Konfederacji złożone już na samym początku tej kadencji Sejmu. Jeden podatkowy, drugi o ubezpieczeniach społecznych. Wszystkie te projekty zostały przeze mnie poważnie potraktowane, wysłane do analiz, normalnie wydrukowane i będą przechodziły swoją drogę normalnej, uczciwej, rzetelnej wreszcie legislacji. Że kiedy myślę o panu premierze Morawieckim, to przypomina mi się fenomen kota Schrödingera, znany z badań psychologicznych, ale nie tylko. Przypomnijmy, był to taki kot, który jednocześnie był w pudełku, ale był też poza pudełkiem. I mam wrażenie, kiedy słucham, czytam, oglądam pana premiera, kiedy widzę, co wpływa do laski marszałkowskiej z jego strony, że mamy do czynienia teraz właśnie z premierem Schrödingera, który z jednej strony jest premierem, ale z drugiej strony premierem nie jest. Drodzy Państwo, pan premier Morawiecki zapowiedział, że jeżeli go zaproszę, bardzo chętnie spotka się ze mną, żeby porozmawiać o tych projektach, które wpływają. Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu. Kiedy ten nowy rząd zostanie przez niego sformowany, zaprzysiężony przez prezydenta, niezwłocznie spotkam się z tak usankcjonowanym premierem, aby zadać mu też wiele pytań dotyczących tego, co teraz do Sejmu spływa. Też zauważyłem pewne rozczarowanie wśród polityków i opcji, która go składała. Projekt uchwały wzywającej rząd do de facto zablokowania prac nad zmianami traktatów Unii Europejskiej. Ten projekt jest bardzo poważnym projektem, bo chce nakładać zobowiązania uchwałą na polski rząd i na polskich europosłów. Ten projekt skierujemy do Komisji Europejskiej, żeby ona się nim zajęła. Nadamy numer druku, skierujemy w moim biurze, żeby nie było żadnych wątpliwości i żeby też Państwo nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że teraz obowiązują tutaj nowe standardy. A więc nie ma zamrażarki, ale nie ma też wrzutek. Nie ma czegoś takiego, że coś jest wrzucane wieczorem i czytane w trzech czytaniach następnego dnia na posiedzeniu. Te czasy odeszły w niepamięć i nie wrócą. Mamy szacunek dla naszych wyborców, mamy szacunek dla prawa i wszystkie przejawy aktywności legislacyjnej czy inicjatywy obywatelskiej będą traktowane w tym Sejmie tak, jak na to zasługują. Z powagą i z merytorycznym pochyleniem się nad ich treścią. Boże Narodzenie wypada 25 grudnia, a Wigilia 24. Nie było też tajemnicą, jak układają się na niedziele handlowe. Można to było zrobić wcześniej? Można było. Ale jak się prowadziło Sejm w ten sposób, że ostatnie posiedzenie Sejmu było 30 sierpnia, o ile dobrze pamiętam, i zajmowało się innymi rzeczami, to nie wystarczyło czasu na zajmowanie się rzeczami ważnymi dla Polaków. Pozwalam, bardzo przepraszam za użycie porównania z Schrödingerem, który jest też niemieckim nazwiskiem, więc też jakby chciałbym doprecyzować, że to nie była refleksja geopolityczna, tylko po prostu metafora. Uniemożliwienia działań prywatnej ochrony polityka na terenie Sejmu, chodzi o prywatną ochronę Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy to się stanie, bardzo szybko zlecimy audyt, już formalnie, razem z komendantem Straży Marszałkowskiej tej sytuacji. Moja ocena jest znana Państwu. Uważam, że Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa w przypadku osób, którym ta ochrona przysługuje, są absolutnie kompetentnymi i wystarczającymi jednostkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wnoszenie broni na teren Sejmu, powtórzę raz jeszcze, bo to jest bardzo poważna sprawa, przez firmy prywatne uważam za coś, co nie mieści się w standardach, które powinny panować w tym budynku, w tej izbie, i ten problem zostanie przez nas rozwiązany.